Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Marcin Margielewski urodziłam dziecko szejka. Czytają Laura Breszka i Marcin Popczyński. Prolog Macierzyństwo to jedna z najpiękniejszych ról w życiu, ale los nie obsadza w niej wszystkich kobiet. Biologia bywa dla nich okrutna, a w Arabii Saudyjskiej te, które mierzą się z jej wyrokami, dodatkowo narażone są na społeczny ostracyzm. W krajach arabskich macierzyństwo wyznacza status. Kobieta, by coś znaczyć, musi być matką. Nic więc dziwnego, że niektóre próbują nimi zostać za wszelką cenę. Niestety, cena ta bywa naprawdę bardzo wysoka. Ola jest jedną z wielu niezwykłych osób, które piszą do mnie od czasu, kiedy zacząłem wydawać książki dotyczące Bliskiego Wschodu. Nigdy wcześniej nie sądziłem, że wyjeżdża tam aż tak wiele Polek i Polaków. Sam byłem jednym z nich. Ale moje życie w tym regionie, choć nie przygód, czasami mocno na krawędzi, było raczej fortunne. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Na pewno nie miała go Ola. Wyjechała do Dubaju do pracy jako pielęgniarka. Jak to się stało, że została surogatką dla saudyjskiej pary książęcej? Wielu pomyśli: Kolejna Polka, która chciała zarobić szybką kasę i sprzedała się Arabom. Przyznam, że ja też tak pomyślałem. Kiedy Ola napisała do mnie po raz pierwszy, streszczając swoją historię, stwierdziłem, że przynajmniej jest oryginalna. O Polkach sprzedających szejkom swoje wdzięki już słyszeliśmy. Taka, która szejkowi sprzedała swój brzuch, jest nowością. Stereotypowe myślenie w tym wypadku okazało się jednak zwodnicze, a historia Oli, jak się przekonałem, nie jest historią o dziewczynie, która została surogatką za pieniądze, choć faktycznie urodziła dziecko jednemu z saudyjskich książąt. To fascynująca opowieść o niespełnionym macierzyństwie, o intrygach, które potrafią zniszczyć życie całej rodziny, o próbach zaspokojenia oczekiwań społecznych za wszelką cenę, o niewłaściwie pojmowanym szczęściu i krzywdach, które wyrządzają sobie nawzajem najbliżsi. Ola wróciła z Arabii Saudyjskiej poraniona. Potrzebowała dekady, by ułożyć sobie życie na nowo i odnaleźć w nim szczęście. Teraz chciała o tym wszystkim opowiedzieć. Będę w Polsce na początku marca, możemy się wtedy spotkać, zaproponowała. Idealnie? Właśnie kończyłem pracę nad tajemnicami hoteli Dubaju i byłem gotowy wysłuchać kolejnej historii. Ale los chciał inaczej. Ola na pierwsze spotkanie nie dotarła. Z powodu coraz bardziej rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa była zmuszona odwołać swój przyjazd. Za chwilę zamkną granicę, Polska też, nie mogę ryzykować, wyjaśniła. Chciałem rozumieć, ale chciałem też napisać tę książkę. Na szczęście w dobie pandemii, choć ludzie przestali się spotykać osobiście, nie przestali się ze sobą kontaktować. Zaczęliśmy rozmawiać przez komunikator. Ola miała rację, granice Polski i innych krajów europejskich wkrótce zostały zamknięte. Świat zwolnił, a my mogliśmy bez pośpiechu spędzić godziny na rozmowach, w trakcie których Ola opowiedziała mi, czego doświadczyła w czasie swego pobytu w Dubaju i Riyadzie. Podczas gdy wielu zapalonych czytelników uciekało przed wirusem w świat napisanych już książek, ja chowałem się przed nim, pisząc kolejną. Ola zaskoczyła mnie swoją osobowością. Nie wyglądała na dziewczynę wychowaną przez nadopiekuńczą matkę. Nie była wycofana ani nieśmiała. Na początku trudno mi było też odnaleźć w niej ślady traumy po przeżyciach na Bliskim Wschodzie. Ukrywała je świetnie, albo przeszła bardzo skuteczną terapię. To były jednak pozory. Przy wielu opowieściach łamał jej się głos, niektóre próbowała przekazać zdawkowo, jakby chciała przed nimi uciec, i dopiero dopytywana wracała, by zdradzić szczegóły. Część pierwsza rozdział pierwszy Szeherzada Legenda głosi, że przed wiekami władze na Bliskim Wschodzie sprawował król sprawiedliwy, męski i odważny. Poddani go uwielbiali, a jego królestwo było pełną bogactw, krainą szczęścia i spokoju. Baśnie z reguły tak właśnie się kończą, ale ta konkretna w tym miejscu dopiero się zaczyna. W każdej bajce powinien występować czarny charakter. I oto na scenę weszła żona króla. Piękna i niezwykle zmysłowa dama, która swym czarem zachwycała całe dwór i poddanych. Nie miała magicznego zwierciadła, które pokazywałoby jej konkurencję w postaci innych urodziwych niewiast. Nikogo nie chciała zabijać zatrutymi owocami ani kłuć śmiercionośnym wrzecionem. Nie, jedyną zbrodnią królowej było jej osobliwe hobby. Za każdym bowiem razem, gdy król opuszczał dwór, organizowała ona w pałacowym ogrodzie szaleńcze orgie, oddając się uciechom cielesnym ze swoimi przystojnymi niewolnikami i zachęcając do nich służki – nie trudno się domyślić, że wieść o występkach żony w końcu dotarła do króla. Początkowo nie dał im wiary, ale wkrótce postanowił przekonać się o ich prawdziwości osobiście. Któregoś razu wyjechał z pałacu, by chwilę później wrócić do niego w przebraniu. Z okna wychodzącego na pałacowy ogród przyglądał się poczynaniom swojej żony. Narastały w nim złość i rozpacz. Dobył miecza i rozsierdzony pod wpływem afektu zmienił wyuzdaną orgię w krwawą egzekucję, nie pozostawiając przy życiu żadnego z kochanków żony i ją samą też skracając o głowę. Król nigdy już nie był taki sam. Z dobrotliwego, uśmiechniętego mężczyzny zmienił się w żądnego zemsty szaleńca. Krew kochanków, którą rozlał w pałacowym ogrodzie, rozbudziła w nim niespodziewaną żądzę. Od tej pory codziennie pojmował za żonę inną dziewicę wieczorem przelewał jej krew, a nad ranem pozbywał się jej ciała. Szczęśliwe do niedawna królestwo spowiły smutek i żałoba za córami, które lud musiał wydawać królowi jedną po drugiej. Z czasem królewski wezyr miał coraz większy problem ze znajdowaniem kolejnych kandydatek na żony króla, aż nastał dzień, gdy przy życiu nie została żadna z nich. Mężczyzna wiedział, że przyjdzie mu za to zapłacić własnym życiem, a na zrozumienie władcy nie ma co liczyć. Wezyr nosił jednak pewną tajemnicę. Od lat bowiem ukrywał przed królem swoje dwie córki. Gdy starsza z nich dowiedziała się o grożącym ojcu niebezpieczeństwie, zaczęła nalegać, by wydał ją za króla, zapewniając, że jest w stanie go odmienić i uratować przed jego gniewem swoją siostrę, a może i kolejne dziewczęta, jeśli istnienie jakichś umknęło jeszcze uwadze Wezyra. Ojciec oczywiście nie chciał się zgodzić na pomysł córki, ale wiedział też, że jeśli sam straci życie, nie będzie mógł już ochronić ani jej, ani jej młodszej siostry. Córka nalegała, przekonując, że zna sposób, by powstrzymać krwawe zapędy władcy. W końcu uległ. Przed wieczorem pełen strachu i ze łzami w oczach przedstawił królowi jego nową żonę. Król posiadł ją tuż po ślubie, ale gdy zaspokoił swoje żądze, wcale nie miał ochoty na sen. Do egzekucji o świcie pozostało jeszcze kilka godzin. Jego nowa żona zaproponowała zatem, że opowie mu fascynującą historię. I tak właśnie szeherezada zaczęła snuć swoją baśń, przerywając ją o świcie w momencie, gdy król chciał poznać jej dalszy ciąg, a ciekawość jego była tak silna, że zapomniał o zaplanowanej na świt kaźni. Szeherezada opowiedziała mu ciąg dalszy kolejnego wieczoru, ale i następny świt nie przyniósł rozwiązania historii. Król znowu odroczył egzekucję. Pozwolił żonie żyć przez kolejny dzień, by poznać ciąg dalszy opowieści. I tak przez tysiąc i jedną noc, dopóki serce króla nie zmiękło, a chęci zemsty nie zastąpiła miłość do Szeherezady. W dzieciństwie bardzo lubiłam właśnie z tysiąca i jednej nocy, ale dopiero jako dorosła dziewczyna odkryłam, że te, które poznałam, są mocno ocenzurowane. W rzeczywistości to dość krwawe, wyuzdane i pełne zawiłej symboliki opowieści, które dla małego dziecka mogłoby być raczej koszmarem niż bajką na dobranoc. Baśnie braci Grimm też musiały przejść ostrą cenzurę, zanim zaczęto je opowiadać dzieciom. Zupełnie jakby dorośli byli tak zepsuci, że nawet pisząc opowieści dla dzieci, nie potrafili odnaleźć w sobie ich wrażliwości. Nie inaczej jest z opowieściami biblijnymi – Pamiętam, jak moja rozmodlona matka opowiedziała mi przy okazji której z moich pierwszych gwiazdek historię króla Heroda, który w poszukiwaniu nowonarodzonego mesjasza dokonał rzezi niewiniątek poniżej drugiego roku życia. Byłam za mała, by stwierdzić, czy mieszczę się w przedziale wiekowym ustalonym przez złego króla i zrozumieć, że to tylko opowieść, a gdyby nawet była prawdziwa, rozkaz Heroda nie jest już w mocy. Wpadłam w histerię, z której trudno było mnie wyrwać, a strach przed śmiercią z ręki żołnierzy Heroda towarzyszył mi jeszcze przez wiele lat. Nie była to jedyna trauma, jaką nieświadomie zafundowała mi moja mama. Kiedy podczas święcenia koszyczków wielkanocnych we wczesnym dzieciństwie zaprowadzono mnie do ułożonej na kościelnej posadzce niezwykle realistycznej figury przybitego do krzyża, zakrwawionego Jezusa, byłam przekonana, że to prawdziwy człowiek. Rozpłakałam się i uciekłam Mama dogoniła mnie dopiero przy wyjściu z kościoła Potem przez wiele kolejnych lat opowiadała mi tę historię Podkreślając jakiego wstydu się wtedy najadła Moja trauma nie miała tu zupełnie znaczenia Nikt normalny nie pokazałby zmasakrowanych zwłok małemu dziecku Ale nie ma problemu z pokazywaniem mu realistycznej figury Przedstawiającej martwego Jezusa Dzieci powinno się chronić przed takimi widokami Dopóki nie będą w stanie zrozumieć kontekstu kiedy wyjechałam na Bliski Wschód, przekonałam się, że matki mają skrajnie różne podejście do izolowania swoich dzieci od tego, co mogłoby je zranić. Moja chroniła mnie przed światem historycznie. A jedynym wyjątkiem była tu religia, której bezgranicznie i często bezrefleksyjnie ufała. Ale są matki, które dla swoich dzieci, nawet tych mocno już dorosłych, są w stanie posunąć się dużo dalej i żadne pieniądze, a nawet czyjeś życie, nie mają dla nich znaczenia. To o nich będzie ta historia. Wracając do opowieści o Scheherezadzie, w oryginale ma ona nieco inny przebieg. Zdradzony król ma brata, który też dokonał żonobójstwa po zdradzie. Obaj przeżywają przygody, spotykając zamkniętą w szkatułce przez dżina dziewczynę, która uświadamia im, że słaba płeć to samo zło. Generalnie mężczyźni są tu ofiarami kobiet i nawet jeśli je mordują, robią to z winy tych zdradliwych niewiast. To, co przeżyłam w krajach arabskich, dalekie jest od opowieści o dzielnej córce Wezyra, ale łączą mnie z nią dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, ja też przez wiele nocy drżałam o to, czy nadchodzący poranek nie będzie ostatnim w moim życiu i myślałam tylko o tym, by wytrwać w tej historii i dać sobie szansę na kolejny świt. Po drugie, tak jak Szechryzada ostrzegana i świadoma niebezpieczeństwa, sama ściągnęła mnie na swoją głowę. Hejterzy, którzy po zapoznaniu się z moją historią będą wypisywać w internecie, sama tego chciała, będą mieli rację. Sama tego chciałam, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, co tak naprawdę mnie czeka. A to, że chciałam, wcale nie tłumaczy zła, jakie mi wyrządzono. Tak jak krótka spódniczka, wbrew temu, co myśli bardzo wielu panów, nie jest ani powodem, ani wytłumaczeniem dla gwałtu. Przez pierwszy tydzień moja mama płakała niemal bez przerwy. Później w histerię wpadała już tylko w trakcie rozmowy. Niekiedy bez emocjonalnych spazmów udawało jej się wytrzymać nawet dwie, trzy minuty. Z czasem nauczyła się w miarę panować nad emocjami, ale nigdy nie uspokoiła się zupełnie. Za każdym razem, gdy próbowałam podjąć temat, po jej policzkach po chwili zaczynały płynąć łzy. Słuchała zamyślona, nieobecna, a ja tak bardzo potrzebowałam wtedy jej aprobaty. Nie, żeby była w stanie wpłynąć na moją decyzję. Ta już dawno została podjęta, ale na pewno byłoby mi łatwiej. Wiedziałam jednak, że mama nie robi tego ze złośliwości. Ona po prostu panicznie się o mnie bała. Jeśli się odzywała, to tylko po to, by wspomnieć o Alinie. Ty wiesz, co jej zrobili? mówiła enigmatycznie przed kolejnym spazmem płaczu. Niby wiedziałam, ale to była stara sprawa. Gdy się rozgrywała, byłam zbyt młoda, by poważnie się nią przejąć. W oczach mojej mamy jednak historia Aliny przekreślała wszelkie pozytywy w myśleniu o Bliskim Wschodzie. Jego mieszkańców miała za zwyrodnialców pozbawionych uczuć wyższych, którzy najpierw skrzywdzili jej przyjaciółkę, a teraz postanowili odebrać jej córkę. Nie chciałam tego słuchać, wiedziałam, że to nieprawda. Alina przeżyła koszmar, ale nie jest przecież tak, że spotyka on każdego, kto wyjedzie nad Zatokę Perską. Nie miałam zamiaru rezygnować z szansy, którą dał mi los. A mamy przecież w końcu przejdzie. Zwłaszcza gdy zobaczy, że jestem cała zdrowa, a w dodatku szczęśliwa i bogata. Może nawet do mnie przyleci? E eee, nie, nie wybiegajmy tak daleko. Ważne, żeby wreszcie przestała płakać. Moja mama zrobiła wszystko, żeby była społecznie upośledzona. Zupełnie jakby działała według tajemniczego przepisu na wywołanie w dziecku możliwie najszerszego spektrum życiowych fobii. Robiła to oczywiście z bezgranicznej miłości i bez zamiaru skrzywdzenia mnie, ale skutki były raczej średnie. Szczerze mówiąc, do dziś nie wiem, jakim cudem uchroniłam się przed całkowitą izolacją i strachem przed absolutnie wszystkim. Moi rodzice starali się o mnie bardzo długo. Urodziłam się po trudnej, pełnej zagrożeń ciąży, miesiąc przed terminem. Przeżyłam, choć moja mama, która wcześniej poroniła już kilkakrotnie, nie oczekiwała, że tym razem się uda. Udało się. Byłam cudem, który zdarzył się na oczach moich rodziców, gdy zawiodły wszelkie nadzieje. A w dodatku na przekór światu, bo moi rodzice postanowili mnie mieć w bardzo młodym wieku i zamiast iść na studia, zupełnie świadomie wybrali rodzicielstwo. Kiedy przybrałam na wadze, a lekarze zakomunikowali mamie i tacie, że mają zdrowe i dobrze rozwijające się dziecko, nie mogli w to uwierzyć. Dziękowali Bogu i poprzysięgli chronić mnie przed wszystkim, co mogłoby mi zagrozić, choćby w najmniejszym stopniu. Niestety ojciec nie był w stanie spełnić tej obietnicy. Gdy odszedł, mama przeżyła potworny szok, który ewidentnie wywołał w jej psychice potężne zmiany. A to wszystko odbiło się na mnie. Laty nie pamiętam, choć czasami mi się śnił, tak jakbym miała z nim wiele wspomnień. Umarł zanim skończyłam cztery lata. Wrócił z pracy do domu z bólem głowy, położył się i już nie wstał. Wylew był tak rozległy, że pogotowie nie miało już co robić. Z tego dnia zapamiętałam tylko, jak mama, bardzo nieskutecznie powstrzymując łzy, zamknęła mnie w kuchni i poprosiła, żebym z niej nie wychodziła. Siedziałam więc i czekałam. Pokrzyżowane śmiercią ojca plany dotyczące mojego potencjalnego rodzeństwa, mama przekuła w niedającą się opisać nadopiekuńczość, która zrobiła ze mnie robota. Wiem, brzmi jak niewdzięcznica. Ona naprawdę mnie kochała. Ale ja wyrastałam na osobę wiecznie przestraszoną, chorobliwie nieśmiałą, skradającą się przez życie w nadziei na to, że nikt mnie nie zauważy. Moja mama nie marzyła o tym, że kiedyś będę miała męża i dzieci, że dam jej wnuki. Nawet te wizje odganiała jako potencjalne zagrożenie dla jej jedynego dziecka. Nie chciała, żeby miała jakąkolwiek przyszłość. Miałam siedzieć pod kloszem, podczas gdy ona miała mnie pilnować, jak chora psychicznie kwoka. Mama nigdy nie mówiła tego nagłos, ale ewidentnie wyznawała zasadę, że w życiu lepiej się bać, niż ryzykować odwagą. Była przekonana, że ci, którzy się boją, mają zdecydowanie większe szanse na przetrwanie od tych odważnych, kuszących los. Teoretycznie miała rację, ale w jej praktyce ta teoria stała się piętnym i z biegiem lat coraz bardziej uwierała. Od dziecka słyszałam głównie przestrogi. Świat mojego dzieciństwa nie był piękny, pełen możliwości i tajemnic do odkrycia. Mama osobiście ustawiła w nim zasieki niebezpieczeństw, obaw i ostrzeżeń przed wszystkim, co w choćby najmniejszym stopniu mogłoby stanowić dla mnie zagrożenie. Momentami to nawet nie była nadopiekuńczość, to była histeryczna obsesja. Obsesja z czasem okraszona postępującą dewocją, bo mama, nie mając oparcia w nikim, zaczęła zawierzać wszystkie swoje sprawy Bogu. Szanowałam jej wiarę, choć często przybierała ona chorobliwą formę. Mama wiecznie klęczała i szeptała modlitwy. Biegała codziennie do kościoła, na znak krzyża robiła przed niemal każdą czynnością i we wszystkim widziała boską interwencję, karę za grzechy lub nagrodę za bogobojność. To było jak zniewolenie, w którym nie potrafiła już podjąć żadnej życiowej decyzji bez konsultacji z siłami nadprzyrodzonymi. Wiem, że w ten sposób radziła sobie z ogromną samotnością i strachem. Dziś, po tym co sama przeszłam, rozumiem to dużo lepiej, ale w czasach mojej młodości to znacznie utrudniało nam porozumienie. We wczesnym dzieciństwie nadopiekuńczość i ostentacyjna wiara mamy nie przeszkadzały mi zupełnie. Z biegiem lat jednak zaczęłam sobie zdawać sprawę, że odizolowana od wszystkich niebezpieczeństw jestem jakby upośledzona. Nie miałam przyjaciół, koleżanek, nie zależało mi na zdobywaniu znajomości. Nie odczuwałam potrzeby kontaktu z innymi, nie widziałam niczego złego w samotności. Mama zawsze mówiła mi, że cały czas jest ze mną Pan Jezus i chyba jego obecnością zastąpiłam sobie kontakty z rówieśnikami. Oczywiście oprócz Jezusa, niemal bez przerwy, była ze mną mama. Nie pamiętam, bym jako dziecko kiedykolwiek obudziła się sama. Sama też nie zasypiałam. Mama pilnowała mojego snu, przekonana, że tylko w ten sposób jest w stanie szybko zareagować, gdyby zdarzył mi się w nocy bezdech. Robiła to nawet gdy byłam już duża. Nie byłam chora. Nie było podstaw, by się czegokolwiek obawiać, ale mama wolała mnie strzec. Nie wiem, czy sama w ogóle sypiała. Nigdy nie widziałam jej śpiącej. Gdy byłam w domu, pilnowała mnie w panice. Kiedy z niego wychodziłam, jej strach był bliski histerii. Ze szkoły odbierała mnie zawsze pierwsza, zawsze osobiście. Gdy dorastałam zachowanie mojej mamy, zaczęło rodzić konflikty. Towarzystwo Jezusa, o którym tak żarliwie mnie zapewniała, przestało mi wystarczać. Potrzebowałam rówieśników. Docierała do mnie niedorzeczność tej sytuacji. To był oczywiście proces zajął mi lata, ale paradoksalnie jej nadopiekuńczość wytworzyła we mnie potrzebę niezależności. Pod koniec liceum pojawił się bunt. Późno jak na nastolatka, ale ja przecież nie byłam normalną nastolatką. Nie znosiłam jej pytań o moje samopoczucie, skakanie nade mną, gdy tylko poczułam się źle. Dla mojej mamy katar był zagrożeniem życia. Zaczynałam się jej wstydzić. Zaczynałam nienawidzić jej zrzędzenia. Jej łzy wzbudzały we mnie agresja. Modlitwy wznoszone do sufitu drażniły mnie coraz bardziej. Byłam okropna. Zaczęłam ją wyzywać, a ona na moje słowa reagowała płaczem i pacierzem. Była przekonana, że zostałam opętana. Któregoś dnia ściągnęła nawet księdza egzorcystę, ale nie wpuściłam go do pokoju. Po jego wyjściu zagroziłam, że jeśli nie przestanie mnie prześladować, ucieknę z domu i nigdy więcej mnie nie zobaczy. To był swoisty przełom – od tego czasu zaczęłyśmy się w miarę dogadywać, obie nieco odpuściłyśmy. Moja mama oczywiście się nie zmieniła, ale wyraźnie przestraszyła się groźby mojej ucieczki, a ja zaczynałam rozumieć, że jej irracjonalne działanie to miłość. Dziwna i niedorzeczna, ale prawdziwa. Po liceum poszłam do studium pielęgniarskiego. Moja mama uważała, że to zawód użyteczny, a jednocześnie nie stwarzający zagrożenia przerostu ambicji, który mógłby spowodować, że będę chciała od życia czegoś więcej niż to, co niezbędne. Byłam wychowywana na osobę pozbawioną oczekiwań, które w oczach mamy były powodem rozczarowań i niepotrzebnego ryzyka, więc nie miałam problemu z akceptowaniem tej drogi. W przeciwieństwie do wielu rodziców, moja mama nie marzyła o córce, lekarce ani prawniczce. Pielęgniarka wystarczała jej w zupełności. Wcale nie uważam, by pielęgniarstwo było zawodem pozbawionym ambicji, wręcz przeciwnie. To pełen poświęcenia niezwykle absorbujący i odpowiedzialny zawód, ale w hierarchii mojej mamy nie zajmował wysokiej pozycji. Wystarczał, by zarabiać jakieś pieniądze, ale też gwarantował, że te pieniądze nie pozwolą mi się samodzielnić. Czerwony krzyż, jej ulubiona figura geometryczna, z pewnością również miał spory wpływ na wybór mojej życiowej ścieżki. Całość potwierdził sen, w którym moja matka usłyszała od świętej panienki, jaką drogę mam obrać. Oj, gdyby tylko wiedziała, dokąd mnie ona zaprowadzi, zastanowiłaby się zapewne poważniej. Ale, mimo że tak naprawdę nie ja wybrałam swój zawód, bardzo go polubiłam. I to już w czasie studiów. Chroniona przed nadmiernym kontaktem z ludźmi przez całe swoje dotychczasowe życie, teraz miałam z nimi styczność w idealnej proporcji. Pacjenci pojawiali się i znikali. Niektórzy spali niemal przez cały czas. Zdarzała się gaduła, ale to też nie sprawiało mi problemu, bo wolałam słuchać niż mówić. Po tym, jak jeszcze na starzu przeżyłam śmierć pierwszej pacjentki, nie byłam pewna, czy się do tego nadaje, ale właśnie wtedy zrozumiałam, że to jeden z najpiękniejszych zawodów świata. Pozbawiony pychy, odarty z blichtru sztuczności, prawdziwy i ludzki. Ta kobieta, u kresu sił i całkiem samotna. Zmarła, trzymając mnie za rękę. Byłam jedyną osobą, która po niej zapłakała, i mimo że po jej śmierci długo nie mogłam się pozbierać, wiedziałam, że jestem we właściwym miejscu. Po skończeniu szkoły podjęłam decyzję, której moja mama się nie spodziewała. Szczerze mówiąc, sama się tego po sobie nie spodziewałam, ale poczułam nieodpartą potrzebę niezależności. Postanowiłam wyprowadzić się z rodzinnego domu i przyjąć ofertę jednego z poznańskich szpitali. Spazmatyczny płacz i ostentacyjne odmawianie Różańca, przypominające momentami egzorcyzmy, trwały przez dobre dwa tygodnie, poprzedzające moją wyprowadzkę. Miałam przecież już zawsze być z nią. W końcu jednak mama musiała stawić czoło rzeczywistości i po raz pierwszy w życiu zostać sama. Ta myśl przerażała ją jak nic innego. Z moim ojcem zamieszkała dopiero po ślubie. Do jego służbowej kawalerki przeprowadziła się prosto z rodzinnego, pełnego ludzi domu. Potem ojciec zniknął, ale na świecie byłam już ja. Skutecznie wypełniłam więc pustkę. Moja wyprowadzka oznaczała, że po raz pierwszy zostanie sama. Miałam mieszane uczucia. W jakim stopniu jej współczułam, ale nie ukrywam, że odczuwałam też sporo satysfakcji. Mogłam w ten sposób odegrać się na niej za te wszystkie lata, przez które skutecznie izolowała mnie od świata i zabijała we mnie chęć jego odkrywania. Na szczęście sporo ciekawości we mnie przetrwało. Uważałam też, że to będzie dobre dla niej, że musi spróbować życia sam na sam ze sobą. Może dzięki temu otworzy się choć trochę na ludzi. Poznań był od mojego rodzinnego miasteczka, jednocześnie blisko i daleko, w całkowicie bezpiecznej odległości, która pozwalała mi w niecałe dwie godziny wrócić do domu, ale zapewniała, że mama nie będzie mnie codziennie odwiedzać. Próbowała to robić na początku, ale po kilku awanturach, z poczuciem porażki wychowawczej w osobie niewdzięcznej córki, która nie potrafi docenić jej troski, zaniechała wizyt. Ja bywałam w domu co drugi weekend, tak by nie przyzwyczajać mamy do siebie za bardzo, ale też by jej zbytnio nie torturować rozłąką. Byłam jedyną bliską jej osobą i w gruncie rzeczy wiedziałam, że jej zachowanie, stanowczo nadające się do leczenia, ma swoje źródło w trosce. Kiedy wyjeżdżałam z powrotem do Poznania, za każdym razem wylewała rzekę łez, która groziła poważnym odwodnieniem. Miała kolejne dwa tygodnie na uzupełnienie płynów, które przy następnej wizycie znowu obracała w potoki rozpaczy, ale poza tym z czasem zaczęła akceptować tę sytuację. Wiedziała, że nie jest w stanie nic zrobić, by mnie przy sobie zatrzymać, a co najważniejsze, uświadomiła sobie prostą zależność. Im więcej histeryzowała, tym rzadziej mnie widywała. Kiedy wynajęłam kawalerkę, mama uraczyła mnie kilkoma krwawymi opowieściami o koszmarach, jakie wydarzyły się młodym, samotnie mieszkającym dziewczynom. Zupełnie tak, jakby mieszkanie samemu było niemal jednoznaczne z gwałtem i poświartowaniem. Była przekonana, że ktoś mnie zamorduje. Najprawdopodobniej na klatce schodowej, bo na pierwszym piętrze brakowało żarówki, a jak wiadomo, brak żarówki jest bezpośrednim powodem większości zabójstw. Snuła teorie, które nadawały się na najbardziej krwawe kryminały. Nie zbiłaby jednak na nich fortuny, bo w roli ofiary zawsze występowałam ja, a mordował zawsze jakiś facet. Zbyt przewidywalne. Po przeprowadzce do Poznania w moim życiu zmieniło się wiele, ale jakby nie zmieniło się nic. Nadal wiało nudą. Prawdziwy, halny nudy. Chociaż nie, halny jest porywista, a w moim życiu nie porywało absolutnie nic. Wracałam po pracy do domu tylko po to, by mieć skąd wyjść do pracy następnego dnia. Weekend nie różnił się za bardzo od weekendu. Nie miałam znajomych, którzy mogliby mnie porwać w wir zabawy, a jedyni ludzie, jakich znałam, byli ze szpitala: pielęgniarki, salowe, rezydenci, lekarze. Wszyscy uciekali po pracy do domu. Z jednej strony marzyło mi się szalone życie, z drugiej, wychowanie przez nadopiekuńczą samotną matkę zrobiło ze mnie odludka i pewnie gdyby ktoś nawet zaprosił mnie na imprezę, znalazłabym wymówkę, by na nią nie pójść. Mieszkałam w małej kawalerce stosunkowo niedaleko szpitala, w którym pracowałam. Do pracy dojeżdżałam tramwajem, ale gdy miałam ochotę na odrobinę szaleństwa, wracałam z niej pieszo. Tak, wiem jak to brzmi, ale faktem jest, że spacer do domu był jedynym sposobem na przełamanie codziennej rutyny. Kiedy dziś o tym myślę, zastanawiam się, jak to możliwe, że w życiu dajemy się aż tak zaprogramować, by rutyna przesłaniała nam sens rzeczy, które robimy. Oczywiście, zapewne nie wszyscy tak mają, ale większość z nas wpada w tę pułapkę. Jemy nie wtedy, kiedy jesteśmy głodni, tylko wtedy, kiedy jest pora na obiad. Śpimy nie wtedy, gdy jesteśmy śpiący, tylko wtedy, gdy powinniśmy iść spać. Robimy rzeczy, które wypada, które są oczekiwane, właściwe, na miejscu, rezygnując z tych, na które mamy ochotę, które są z nami zgodne, sprawiają nam przyjemność. Świat choruje na konformizm, a ja byłam nim śmiertelnie zakażona. I chyba wtedy było mi z tym dobrze, bezpiecznie. W pracy najbliżej trzymałam się z Jolą. Była starsza ode mnie o trzy lata. Nie miała rodziny, wiedziała, co to samotność, i chyba dlatego najłatwiej było nam się porozumieć. Trudno mówić o przyjaźni między nami, ale na pewno bardzo się polubiłyśmy. To Jola któregoś dnia przyniosła do szpitala ogłoszenie, że luksusowy szpital w Dubaju szuka pracowników służby zdrowia różnych stanowisk. Przyczepiła je do korkowej tablicy w szatni dla personelu. – Wybierasz się do Dubaju? – zapytała z lekką kpiną jedna z pielęgniarek. – Poważnie o tym myślę, ale nie polecę sama – odpowiedziała Jola. – Może ktoś się zainteresuje. Przeczytałam ogłoszenie i przez moment, jeden maleńki moment, pomyślałam o tym, że może powinnam, ale nie. Przecież nie mogę zrobić tego matce. Wyprowadzka 150 kilometrów od domu to jedno – Wyjazd do Dubaju to już zupełnie inna historia. W życiu by tego nie zaakceptowała. Kilka dni później Jola zaczepiła mnie podczas przerwy. I co zdecydowałaś się? Na co? Na wyjazd do Dubaju. Widziałam, że czytałaś ogłoszenie. Czytałam z ciekawości, ale nie, nie mogę. A ty jedziesz? Jadę! Nie chcę już tak dłużej, bez żadnych perspektyw. Moje życie jest nudne. Ciągle tylko praca, dom, praca, dom. To wegetacja. Nie mam z niego zupełnie nic. Słuchałam joli, tak jakby mówiła o mnie. Miałam ten sam problem. Nie żyłam, wegetowałam. Jej słowa zostały ze mną, gdy tego wieczoru wracałam spacerem do domu. Analizowałam je coraz bardziej intensywnie, następnego dnia, gdy zmieniałam ją po dyżurze, powiedziałam: Jadę, jadę z tobą. Powiesz mi, jak złożyć papiery. Jola z radością rzuciła mi się na szyję. Ewidentnie stresowała się tym wyjazdem i była zawiedziona, że nie będzie jej towarzyszył nikt znajomy, a teraz miała szansę na moje towarzystwo. Ona była już po rozmowie, załatwiała ostatnie formalności, ale wyjaśniła mi, jak to wszystko zorganizować. Już następnego dnia miałam rozmowę przez internet, a po niej musiałam tylko wysłać kilka dokumentów kurierem i niecałe dwa tygodnie później dostałam angaż. To wszystko działo się tak szybko, że zupełnie nie pomyślałam, jak mam o tym powiedzieć mamie. Chyba do tej pory nie dochodziło do mnie, że to ma się naprawdę wydarzyć. Teraz jednak musiałam stawić temu czoło. Tak jak przewidywałam, mama nie potrafiła zaakceptować mojej decyzji. Nie była w stanie zrozumieć, dlaczego córka, którą przez całe życie uczyła bać się wszystkiego, co obce, jedzie na wrogą arabską ziemię, na zgubę, z własnej, nieprzymuszonej woli. Dla niej było to równoznaczne z podjęciem decyzji o spektakularnym samobójstwie. No cóż, stwierdziłam, że będzie musiała to zaakceptować, tak jak każdą inną podjętą przeze mnie decyzję, która w jej oczach niosła za sobą śmiertelne zagrożenie. Nigdzie nie pojedziesz, nie oddam mojej córki Arabom na zatracenie. Zareagowała bez płaczu, ale z niespotykaną u niej werwą. Nie mamy nawet o czym mówić. Mamo, to niczego nie zmieni, lecę do Dubaju. Po tym wszystkim, co przeszłam, co dla ciebie zrobiłam, chcesz mnie zostawić? Jestem ci wdzięczna za wszystko i wcale cię nie zostawiam. To nie jest koniec świata. Tysiące ludzi wyjeżdżają do Dubaju do pracy i nie ma w tym kompletnie nic złego. Przecież ja stamtąd wrócę, jadę na kilka lat, w międzyczasie będę cię odwiedzać. Żadne argumenty jednak nie były w stanie jej przekonać. Z matki walczącej zmieniła się w matkę płaczącą. Zanim skończyłam ją przekonywać, tonęła we łzach. Oprócz tego, że moja mama nie lubiła i bała się wszystkiego, czego nie znała i nie rozumiała, oprócz szkodliwych skojarzeń z terroryzmem, krwawą i wrogą jej wierzeniom religią i rzekomym seksem z kozami, miała swoje osobiste powody. To, co w Emiratach Arabskich wydarzyło się Alinie, jej przyjaciółce z dzieciństwa i przez wiele lat naszej jedynej znanej mi sąsiadce, faktycznie było koszmarem, ale przecież taki los nie spotykał każdej kobiety, która tam wyjechała. Sprawa za liną była stara, ale jej finał rozegrał się zaledwie dwa lata wcześniej i moja mama wciąż jeszcze nie potrafiła się z tym pogodzić. Nie zmienia to faktu, że większość ludzi wyjeżdża do Dubaju i z niego wraca. Są szczęśliwi i doskonale wspominają spędzony tam czas. Tego jednak moja mama pojąć nie mogła. Dla niej Arab był złem wcielonym, zagrażającym każdej znajdującej się w jego zasięgu kobiecie. Identyczną przyszłość wieszczyła mnie. Na ostatnie trzy tygodnie przed wyjazdem przeprowadziłam się z powrotem do mamy. Zrezygnowałam z wynajmowania mieszkania w Poznaniu, bo utrzymywanie go nie miałoby sensu. Obawiałam się tego, nie chciałam znowu przyzwyczajać jej do siebie, nie chciałam jej dodatkowo rozdrażniać. Ona oczywiście wykorzystała tę okazję i codziennie podejmowała próby negocjacji jedyną znaną sobie metodą, straszeniem. Zobaczysz, zrobią ci to samo co Alinie! Szlochała. Nic mi nie zrobią. Alina miała pecha. Poza tym ona wyszła tam za mąż. Ja jadę tylko do pracy. To jeszcze gorzej. Nawet nie wiesz, do jakiej pracy jedziesz. To akurat wiem doskonale, mamo. Jestem zatrudniona przez renomowany prywatny szpital, w którym pracują specjaliści z wielu krajów. Szpitale tej sieci są na całym świecie. I z całego świata musiałaś wybrać właśnie arabów? Stamtąd dostałam ofertę. Musisz to w końcu zrozumieć. Mam dosyć tej wegetacji. Dobiegam trzydziestki, a w moim życiu nie wydarzyło się absolutnie nic. Jest tak nudne, że tylko żyły sobie podciąć. Nawet tak nie mów, czego ci więcej potrzeba. Masz mieszkanie, pracę, spokój. Otóż, mamusiu, życie to nie jest tylko praca i kanapa. Wiem, że taką przyszłość mi zaplanowałaś, ale ja mam tego serdecznie dosyć. Tyle lat cię chroniłam, serce mi się kraje, gdy pomyślę, że ty tam teraz na zgubę lecisz. Na jaką zgubę, mamo! Tam mieszkają dziesiątki tysięcy obcokrajowców z całego świata. Wszyscy są zadowoleni. Inaczej przecież by tam nie siedzieli. To jeszcze gorzej. Nie dość, że Arabowie to jeszcze cały świat. Nie wiesz, kogo spotkasz. Nie wiesz, co może ci zrobić. Mamo, to już naprawdę zakrawa na chorobę psychiczną. Powinnaś się leczyć. Ja nie zamierzam rezygnować z tego wyjazdu. Czy ci się to podoba, czy nie? – Wystarczająco dużo życia zmarnowałam przez twoje psychozy i lęki. Skoro twierdzisz, że mnie tam zabiją, to życie beze mnie możesz zacząć trenować już teraz. Nasze rozmowy niemal zawsze wyglądały podobnie. Kończyły się płaczem z jej strony i trzaskaniem drzwi z mojej. Tak było do mojego wyjazdu. Dopiero ostatniego dnia, kiedy zobaczyła, że odwodzenie mnie od decyzji nie ma już sensu, przytuliła mnie jak matka córkę. Pożegnała się ze mną z miłością i bez wyrzutów. Przez to było mi jeszcze trudniej. Wolałam być na nią zła. Tak łatwiej byłoby uniknąć tęsknoty. Wyjeżdżałam z ciężkim sercem, ale obietnicą, że niedługo wrócę. Nie byłam tylko pewna, ile to niedługo potrwa. Niech Cię Święta Panienka prowadzi i przywróci z tej złej ziemi z powrotem do mnie, wyszeptała na koniec. Nie odpowiedziałam. Przytuliłam ją tylko mocno, próbując powstrzymać łzy, które napłynęły mi do oczu. Pozwoliłam im spłynąć po policzkach dopiero w taksówce. Na lotnisku w Warszawie spotkałam się nie tylko z Jolą. Okazało się, że lecimy w większej grupie. Oprócz nas było jeszcze pięć innych młodych pielęgniarek i dwóch lekarzy krótko po specjalizacji. Lecieliśmy przez Paryż. Tam dołączyło do nas jeszcze kilkanaście innych osób. Część przyleciała z Brazylii, były też dwie francuski i Ukrainka. Byli lekarze z Maroka i Boliwii. Wszyscy zdziwieni tak liczną i wielokulturową grupą, ale też ewidentnie uspokojeni, że nie są sami. Nie zmieniło to jednak faktu, że początki w Dubaju były trudne emocjonalnie. Na własne życzenie wyrwałam się ze swojej strefy komfortu i nieraz miałam za nią zatęsknić. Nie było jednak odwrotu. Nie mogłam tak po prostu spakować się i wyjechać. I to nawet nie dlatego, by nie dać satysfakcji matce. Po prostu nie chciałam czuć się przegrana. Nadal nie miałam w sobie jakiejś silnej potrzeby zdobywania świata, robienia kariery, ale chciałam odmiany. A Dubaj zmienił moje życie o 180 stopni. Wywrócił je do góry nogami. Wywołał w nim z dawna wyczekiwaną rewolucję. Bardzo tego potrzebowałam. Był początek 2006 roku. Najwyższy dziś budynek na świecie, Burj kalifa, wtedy jeszcze przez wszystkich nazywany Burj Dubaj, ledwo wystawał ponad powierzchnię ziemi. Nie było Dubaj Mall. Marina była jednym wielkim placem budowy, jak cały Dubaj zresztą. Nie działało metro, choć jego linia z dnia na dzień coraz wyraźniej oplatała miasto betonowymi słupami, zawieszonymi na nich ciężkimi blokami. To zachwycające dziś miejsce wyglądało wtedy tak, jakby ktoś zdecydował się na generalne porządki w domu i najpierw opróżnił wszystkie szafki, a potem próbował odnaleźć się w powstałym chaosie. Mnie odnalezienie się w nim zajęło dobrych kilka miesięcy. Po początkowym szoku, który przeżywają tu niemal wszyscy, z czasem zaczęłam się przyzwyczajać do tamtejszych zwyczajów. Pomogła mi w tym praca, w którą zaangażowałam się bez reszty. Nowo wybudowany szpital, w którym dostałam posadę, był jak spod igły. Polskich placówek nie przypominał w niczym. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. W poznańskim szpitalu, w którym pracowałam, zawsze czegoś brakowało, zawsze trzeba było oszczędzać. Był świetnie zarządzany, ale poważnie niedofinansowany, a z pustego wiadomo i Salomon nie naleje. A to i tak był jeden z najlepiej zaopatrzonych szpitali w Polsce. Gdy widziałam posiłki, jakie rozwożone są po salach chorych, serce mi pękało, bo dla wielu, zwłaszcza starszych i samotnych, zmagających się z chorobą ludzi, to było jedyne jedzenie, jakie otrzymywali. Gdy jest się głodnym, walka o zdrowie jest dużo cięższa. Nie mogłam powstrzymać się od nerwów, gdy widziałam polityków, którzy chwalili się zakupami nowoczesnego sprzętu dla armii za miliardy tylko po to, by prężyć muskuły, hełpiąc się potęgą. Tymczasem nikt nie chwali się wydatkami na służbę zdrowia, bo na te wydaje się w Polsce naprawdę niewiele, a przecież sektor ten dotyczy dużo większej liczby osób niż zbrojenia. Nie prowadzimy wojny, a sojuszników mamy potężnych. I tak sami nie wygramy z wrogiem, gdyby napadł na nasz kraj. Ale jeśli tym wrogiem jest epidemia lub nagły wzrost zachorowań na jakąś chorobę, musimy walczyć sami. I nie da się przeciwko niemu wysłać armii żołnierzy, a ta złożona z lekarzy i pielęgniarek jest osłabiona. Mocno przetrzebiona i coraz starsza. Może się na tym nie znam. Może podchodzę do tego subiektywnie, jako pielęgniarka, pacyfistka i kobieta. Ale wolałabym zdrowe obiady dla pacjentów od jakichś wojskowych samolotów. Mam po prostu inne, chyba bardziej ludzkie priorytety. W Dubaju przekonałam się, że służba zdrowia wcale nie musi być biedna. Owszem, szpital, w którym pracowałam, był prywatny, ale te publiczne, fundowane przez szejka, wcale tak znacznie nie odbiegają od jego standardów. Również zatrudniają świetnych specjalistów i są dobrze zaopatrzone. W moim nowym szpitalu wszystko było idealne: wymuskane i luksusowe. Wnętrz nikt nie malował farbą olejną, tylko wyłożono je marmurem. Nie brakowało sprzętu, leków, nawet ubrania pracowników uszyto z najlepszej jakości bawełny. Sale dla pacjentów były jedno- lub dwuosobowe, wyposażone w prywatne łazienki i raczej przypominały pokoje drogich hoteli. To, że jesteśmy w szpitalu, zradzały wyłącznie specjalistyczne łóżka i obecność lekarzy. Obsługa rekrutowała się z prawie 80 krajów, o czym z dumą poinformowano nas już pierwszego dnia pracy – Najlepsi specjaliści z całego świata, standardy służby zdrowia, o jakich nie śni się nawet w najpiękniejszych snach. Każdy z nowo przybyłych pracowników dostał swój przydział i opiekuna, który miał nas wprowadzić w nową rzeczywistość. Lekarze oczywiście podzielono według specjalizacji, a pielęgniarki tak, by na jednym oddziale nie pracowało zbyt wiele osób tej samej narodowości. To ograniczało pokusy rozmowy w języku innym niż obowiązujący tu angielski. Byliśmy z różnych krajów, ale mieliśmy mówić jednym głosem. Jola, dzięki której przybyłam do Dubaju, trafiła na interne i nasze drogi nieco się rozeszły, a z czasem przestałyśmy się w ogóle widywać. Ona znalazła w Dubaju męża, a po kilku latach wyjechała z nim chyba do Brazylii. Ja trafiłam na dziecięcy oddział onkologiczny. Początkowo byłam tym przerażona. Pomyślałam o mojej pierwszej zmarłej pacjentce, o tym, jak bardzo przeżyłam jej odejście. Jak poradzę sobie na oddziale, na którym śmierć jest częstym gościem, zwłaszcza, że tu przychodzi po tych najmłodszych, niewinnych. Nie protestowałam jednak. Oddałam temu miejscu swoje serce. A to niemal codziennie krwawiło z bólu i niemocy. Co jakiś czas pękało, gdy traciliśmy małego pacjenta, ale potem na powrót składałam je w całość, gdy kolejny malec wracał do zdrowia i do uszczęśliwionych rodziców. Tam, z dala od domu, na obcej ziemi, w końcu poczułam się naprawdę potrzebna i doceniona. Zrozumiałam, że tylko w takiej sytuacji życie nabiera sensu. Zżywałam się z każdym z tych biednych dzieci, którym rodzice mogli kupić wszystko poza tym, co było im najbardziej potrzebne. Pracowałam na różne zmiany, ale po zakończeniu każdego z dyżurów zostawałam jeszcze na jakiś czas i czytałam moim podopiecznym bajkę, którą jak szeherezada przerywałam przed zakończeniem. Na jej koniec i na początek kolejnej dzieciaki musiały zaczekać do następnego dnia, a ja zawsze w duchu modliłam się, by doczekały. Rozdział drugi. Husna. Ślub saudyjskiego księcia Rahima był wyczekiwany od dawna. Zwłaszcza przez jego matkę, szejkę Safę, która martwiła się, że syn pochłonięty życiem na francuskiej rywierze, przeplatanym przygodami w najdroższych stolicach świata, nie będzie chciał wrócić do nudnego, wymagającego i bardzo konserwatywnego riadu, by się ustatkować. Dla Safy była to kwestia, dla której była w stanie poświęcić naprawdę wiele, a determinacji w dążeniu do obranego celu miała aż nadto. Na szali leżała kontynuacja rodu i jej reputacji jako matki. Cena najwyższa z możliwych. Szejka Safa była korpulentną, niską, ale nie pozbawioną uroku kobietą, której twarz, choć naznaczona wiekiem, wciąż zdradzała ślady dawnej urody. Zawsze zakutana w czarną abaję z szallą na głowie, z rzadka zasłaniała oblicze nawet w obecności służby czy obcych. Wyróżniała ją jedna bardzo charakterystyczna rzecz, bez której nigdy nie pojawiała się publicznie nawet w domu. Zawsze nosiła złote buty. Miała ich dziesiątki par, w różnych fasonach, ale zawsze ze złoconej skóry, ze złotymi okuciami, czasami nawet pozłacanymi podeszwami. Kupowane u najdroższych projektantów, robione na zamówienie, czasami nawet pojedyncze egzemplarze tworzone specjalnie dla niej. Nie zawsze było je widać pod czarną abają, ale zawsze tam były. Szejka nie była już zdolna rodzić, więc mogła zrzucić zasłonę z twarzy, choć nie to było głównym powodem, dla którego jej nie nakładała. Z ta głośna i rozstawiająca wszystkich po kątach matrona nie mogłaby wydawać wszystkim poleceń wystarczająco donośnie. Safa nie wydawała rozkazów wyłącznie służbie. Potulnie słuchali jej dosłownie wszyscy. Nawet oficjalnie rządzący rodziną mąż Sheikh Yasir bin Mohammed Al Saud oddawał jej pola. Safa była jego pierwszą, ale nie jedyną żoną. Nie miał czasu, by w równym stopniu zajmować się wszystkimi, zwłaszcza, że piastował ważne państwowe stanowisko. Był jednym z ministrów swojego bliskiego kuzyna, króla Fachta, który panował w Arabii Saudyjskiej do 2005 roku, a przez to bardzo zajętym człowiekiem. Jasir ufał Safie i pozwalał, by niepodzielnie rządziła w swoim pałacu. Teraz Safa miała na głowie jeszcze więcej spraw niż zwykle i znacznie więcej powodów do głośnego wyrażania swojego niezadowolenia. Ale na szczęście największy stres związany z organizacją ślubu swojego najmłodszego syna był już za nią. Rahim nie bez oporów, ale wreszcie zgodził się wrócić do kraju i poślubić wybraną mu przez rodziców dziewczynę. Z dawna umówione małżeństwo z daleką kuzynką Husną nie było dla niego perspektywą równie kuszącą jak szaleństwa na jachtach i w najlepszych nocnych klubach w towarzystwie zastępów modelek i odurzonych kokainą kumpli, ale kochał swoją matkę i wiedział, jak bardzo zależy jej na tym, by został mężem i dał jej wnuka. Tak naprawdę to głównie przed nią uciekał z riadu, ale wiedział, że dla niego małżeństwo wcale nie oznacza utraty wolności. Pewnie będzie musiał przez jakiś czas poudawać, trochę spuścić stonu, wejść w rolę, ale jak tylko znowu przyjdzie mu ochota, będzie mógł wrócić do życia młodego szejka i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Rahim, mimo że był saudyjskim księciem i wychował się w pałacu, nie miał łatwego dzieciństwa. Gdy był jeszcze małym chłopcem, spotkało go coś, co na zawsze naznaczyło jego psychikę. Więc Safa tym bardziej cieszyła się, że mimo traumy syn potrafi się cieszyć z życia. Zawsze czuła się winna tamtej historii, choć za wszelką cenę starała się o niej nie myśleć. Księżniczka Husna była piękną dziewczyną. Rahim nie widział jej od czasów, gdy jako małe dzieci spotykali się na rodzinnych uroczystościach. Gdy zaczęła dojrzewać, jej uroda rozkwitała za czarnym welonem, ale wszyscy, którzy mieli do niej dostęp, zapewniali, że to dziewczyna o zniewalającym obliczu i atrakcyjnych kształtach. Rahim, koneser kobiecych wdzięków, nie bronił się zatem przed perspektywą poślubienia jej w ciemno. Książę Rahim był trzecim synem Safy i Yasira i jedynym żyjącym. Jego najstarszy brat Malik zginął w wypadku samochodowym w Los Angeles w wieku zaledwie 21 lat. Książę sam prowadził samochód, który z łatwych do przewidzenia, ale nigdy oficjalnie niepotwierdzonych przyczyn, pędząc z ogromną prędkością, w pewnym momencie spadł ze skarpy i stanął w płomieniach. Wraz z kierowcą zginęło jeszcze troje pasażerów. Młody mężczyzna i dwie dziewczyny. Do wypadku doszło nad ranem po tym, jak cała czwórka imprezowała w jednym z modnych klubów LA. Śmierć Malika zadała cios całej rodzinie, ale szejka Safa odczuła to najboleśniej. Nie tylko dlatego, że straciła dziecko, ale również dlatego, że wychowana w tradycyjnym poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie swojemu mężowi spadkobiercy, żyła od tej pory w strachu, że jej życiowa misja, sens jej istnienia legnie w gruzach. Wiadomość o wypadku Malika przyszła niedługo po tym, jak safa odetchnęła z ulgą po olbrzymim stresie, jaki przyniósł jego młodzieńczy występek. Tylko dzięki pozycji szejka Jasira sprawę udało się zatuszować, a młody książę uniknął odpowiedzialności karnej. Safa i Jasir nie mogli pozwolić, by ich pierworodny syn wpadł w ręce bezlitosnego systemu prawnego, który przy zbrodni, jakiej się dopuścił Malik, nawet arystokratę mógł wydać na stracenie. Safa wierzyła jednak, że każdą winę trzeba odpokutować. Gdy usłyszała, że Malik zginął, pomyślała, że przed surowym sądem saudyjskim można uciec. Przed boskim nie. Choć serce matki rozdzierała rozpacz, przyjęła to z pokorą, ale kolejne lata pokazały, że wypadek Malika nie był jedyną pokutą, jaką jej zadano za zboczenie z drogi sprawiedliwości. Drugi syn, Issam, raczej nie miał szans na dziedziczenie ani zapewnienie swoim rodzicom wnuków. Urodził się niepełnosprawny i mocno schorowany. Miał lekko zdeformowaną twarz i nieoperacyjną wadę serca. Rzadko pojawiał się publicznie, większość czasu wypełniały mu wizyty w szpitalach i rehabilitacja. Gdy przebywał w pałacu, spędzał dużo czasu w towarzystwie matki. Safa miała oczywiście służbę, która zajmowała się jej samym, ale osobiście też opiekowała się synem. Nauczyła się nawet robienia zastrzyków, obsługiwania kroplówki, sama podawała mu leki. Lubiła widzieć, jak zaaplikowane przez nią środki przeciwbólowe przynoszą synowi ulgę albo jak dawka diazepamu rozluźnia jego mięśnie i pozwala zasnąć. Te chwile przynosiły wytchnienie zarówno jemu, jak i samej Safie. Nie ma bowiem nic gorszego niż patrzeć na cierpienie własnego dziecka i nic bardziej kojącego niż możliwość ulżenia mu w bólu. sam poruszał się z wielkim trudem, o kulach, częściej jednak na wózku. Czy będę jeszcze kiedyś chodził? Pytał często matkę. Allah, jeśli Allah pozwoli. Będziesz kochany, módl się o to gorąco. Issa modlił się gorliwie, ale Safa wiedziała, że Allah, mimo iż ufała jego mocy bezgranicznie, raczej nie usłyszy wołania jej syna. Śniło mi się, że Bóg w raju dał mi skrzydła w zamian za to, że na ziemi nie mogłem chodzić. Powiedział jednego z poranków uradowany Issem. Safa przytuliła go mocno. W raju będziesz chodził, będziesz latał, będziesz szczęśliwy. Ale teraz jesteś tutaj. Jesteś jeszcze młody. Allah w swej miłości ma dla ciebie wiele lat życia. Niestety Szejka bardzo się myliła. Niedługo po swoich dziewiętnastych urodzinach His sam dostał zapaści i wpadł w śpiączkę, z której mimo wysiłków lekarzy już się nie wybudził. Prawdopodobną przyczyną kłopotów zdrowotnych młodego księcia było obciążenie genetyczne spowodowane wielopokoleniowym chowem wsobnym. Safa była kuzynką Szejka Jasira. Oboje pochodzili z małżeństw zawartych między kuzynostwem, a to nie sprzyja płodzeniu zdrowego potomstwa. Jest jak genetyczna ruletka, w której stawka to zdrowia, a często nawet życie dzieci. I sam nie był jednak jedyną ofiarą genetycznego zubożenia w rodzinie. Oprócz niego Malika i Rahima Safa dała życie jeszcze trzem córkom, ale tylko jedna z nich przyszła na świat zdrowa. U pozostałych dwóch bliźniaczek, krótko po narodzeniu, również zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Miały znikome szanse na dożycie dorosłości. Na mapie krajów z największą liczbą przypadków dzieci urodzonych z wadami genetycznymi najbardziej jaskrawą czerwienią zaznaczone są Afganistan i Irak, ale Arabia Saudyjska w oficjalnych raportach nie odbiega daleko od nich. Lekarze i genetycy powodu tej sytuacji upatrują właśnie w bardzo częstych małżeństwach między krewniakami. Im większe przywiązanie do tradycji i niższy poziom edukacji, tym więcej takich przypadków. Saudyjskie władze reagują opieszale i choć kazirodcze związki są w kraju zakazane pod groźbą kary śmierci, nadal są częstą praktyką, zwłaszcza wśród bardziej konserwatywnej części społeczeństwa. A szanse na powstrzymanie małżeństw w rodzinie, których tradycja sięga setek lat wstecz w głęboko konserwatywnym saudyjskim społeczeństwie muzułmańskim, są znikome. Jedyną bronią w walce z tą praktyką, skutkującą genetycznym upośledzeniem narodu, jest edukacja. Wśród bardziej wykształconych Saudyjczyków małżeństwa z krewnymi są rzadsze, a młodsze pokolenia zaczęły od nich odchodzić. Ale dla zdecydowanej większości wciąż ważna jest tradycja głęboko zakorzeniona w kulturze saudyjskiej. Do dzisiaj większość związków wciąż organizują rodzice. Małżeństwo z bogactwem i wpływami często natomiast oznacza małżeństwo z krewnym. Życie towarzyskie jest tak ograniczone, że spotkania koedukacyjne poza parasolem wielopokoleniowej rodziny są praktycznie niemożliwe. A zaloty bez nadzoru rodzicielskiego tak rzadkie, że trudno je nawet ująć w statystykach. Nie jest to jednak nakaz religijny. Koran w żaden sposób nie pochwala zawierania małżeństw między członkami tego samego rodu, a w wielu wypadkach wręcz tego zakazuje. Są Wam zabronione Wasze matki, Wasze córki i Wasze siostry, Wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki, Córki brata i Córki siostry i Wasze matki, które Was żywiły piersią, I Wasze siostry i Wasze siostry mleczne i Matki Waszych żon, i Wasze pasierbice będące pod Waszą opieką, zrodzone z żon, z którymi już żyliście. Ten fragment Koranu jest jednak cytowany równie często zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników małżeństw w rodzinie. Nie wspomina on bowiem o dalszym kuzynostwie, a to właśnie między kuzynami zawierana jest większość związków. Niestety, dalszy stopień pokrewieństwa tylko zmniejsza, a nie wyklucza ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Doświadczona trudnym macierzyństwem i stratą dwóch synów, Safa całą swoją uwagę przelała na Rahima. Jej obsesję potęgował fakt, że nie była jedyną małżonką swojego męża. Mimo statusu pierwszej żony czuła na karku oddech dwóch pozostałych, młodszych, płodnych i rodzących zdrowe dzieci. Szejk Jasir poślubił te kobiety za jej zgodą, gdy po narodzinach chłopców Safa powiła pierwszą córkę. Książę Rahim zachwycał manierami i uprzejmością nie mniej niż urodą. Był nieco wycofany, częściej milczał niż mówił, ale potrafił też świetnie się bawić. Wiedział, że rodzice uważają go za swój najcenniejszy skarb, dlatego nie nadużywał ich cierpliwości i starał się spełniać swoje obowiązki wobec rodu. Po śmierci braci, był dla Safy jedyną nadzieją na spełnienie matczynej roli i powinności jako żony. Drżała o to, by nie popełnił błędu, który mógł spowodować, że i jego Allah zabierze przedwcześnie. Dlatego, gdy wreszcie wrócił do domu i został mężem Husny, kamień spadł z jej zbolałego serca, a w jego miejsce pojawiła się nadzieja, że zobaczy szczęście w życiu choćby jednego ze swych dzieci. Legende o urodzie Husny się potwierdziły. Książę Rahim był nią zachwycony, a szejka Safa znów poczuła wielką ulgę. Rahim miał już żonę, a i na wnuki, jak obiecał matce w dniu ślubu, szejka nie miała czekać dłużej niż wymaga tego natura. Husna na pewno już wkrótce da mi syna, ja dam wam wnuka, zapewnił. Inshallah, niech cię Bóg prowadzi, synku. Błogosławiła mu matka, szczęśliwa po raz pierwszy od długiego czasu. Husna i Rahim zamieszkali w kupionym w prezencie przez szejka Jasira pałacu skrywanym za grubym murem w dzielnicy Al-Malas. Wtedy wciąż jeszcze jednej z najbogatszych i często wybieranej przez arystokratów na miejsce zamieszkania. Husna od najmłodszych lat wiedziała, że po ślubi Rahima. Mówili jej to rodzice, bracia i siostry. Powtarzały opiekunki. Teraz, gdy miała 18 lat, wreszcie wystąpiła w roli, do której przygotowywano ją przez całe życie. Do roli żony i przyszłej matki gromadki pięknych dzieci u boku Rahima. Spadkobiercy rodzinnej fortuny i dumy swych doświadczonych przez los rodziców. Husna przepadała za Rahimem i choć nie potrafiła tego do końca nazwać, pokochała go bez pamięci. Rahim też był pod jej wielkim wrażeniem. Zumiarkowanego umiarkowanego hulaki w jednej chwili zmienił się w przykładnego męża, zachwyconego towarzystwem swojej żony. Ale mimo, że młodzi nie wychodzili z Alkowy godzinami każdej nocy, Husna wciąż nie zachodziła w ciąże. Szejka Safa nie zadawała pytań przez dłuższy czas, ale po trzech miesiącach od ślubu, kiedy według jej obliczeń Husna powinna być już w potwierdzonej ciąży, nie wytrzymała. – Ale jak to nie jesteś brzemienna? Czy Rahim nie odwiedza cię w łożu? – Zapytała oburzona, jakby miała zamiar rozmówić się z synem i złajać go za to, że nie uprawia seksu ze swoją żoną. Odwiedza, spędzamy ze sobą każdą noc, więc o co chodzi? Do oczu Husny napłynęły łzy. Nie wiem, nie mam pojęcia, tak bardzo się staram. Safa widząc reakcję dziewczyny podeszła i przytuliła ją do siebie, a Husna rozpłakała się na dobre, jakby reakcja teściowej zwolniła jakąś taśmę. Nic się nie martw, moje dziecko widocznie taka jest wola Allaha. Młodzi jesteście, więc na pewno dawam syna, ale widocznie inni czekają na dziecko dłużej. Wy przecież jesteście dopiero trzy miesiące po ślubie. Husne uspokoiła się, nieco nieświadoma jeszcze tego, że gdy jej teściowa wykazuje się wyrozumiałością, należy zacząć się niepokoić. Ja wiem, jak bardzo czekacie na wnuka i obiecuję, że zrobię wszystko, by wam go dać zapewniła. Wiem, moje dziecko powiedziała Safa z uśmiechem, ocierając łze z jej policzka. – Wyróbcie swoje i módlcie się, a dziecko pojawi się w waszym domu już wkrótce. Kolejne kilka miesięcy nie zmieniło sytuacji, ale pozwoliło Safie na obmyślenie planu pomocy młodym. Brahim nie zdawał się być zmartwiony brakiem potomstwa. Miał dopiero dwadzieścia lat i choć to wiek, w którym wielu Saudyjczyków zostaje ojcami, on miał zdecydowanie inne priorytety – nie znaczy to oczywiście, że o dziecko się nie starał. Chciał je mieć. Tyle, że nie dla siebie, lecz dla swej matki. Wiedział, jak ważną jest to dla niej sprawą, ale poza codziennym seksem z żoną, nie angażował się w temat w żaden inny sposób. W normalnych warunkach seks powinien wystarczyć, ale po tak długim czasie nieudanych prób, Safa wiedziała już, że bez interwencji lekarzy raczej się nie obejdzie. Wierzyła w to, że Allah da skorahimowi i jego żonie, stwierdziła jednak, iż nie zaszkodzi pomóc szczęściu i modlitwom. Prywatny samolot czekał na królewskim lotnisku w Riadzie na Safę i Husne, gotowy do wylotu do Szwajcarii, ale kobiety się spóźniały, bo Husne dopadły dolegliwości żołądkowe. Czyżby nasz lot miał się okazać zbędny? Zapytała Safa z radością. Nie wiem, czy to znak? Ja miałam dwości przy każdym z chłopców. Zapewniła z uśmiechem, podając ręcznik wymęczonej nudnościami synowej, zupełnie jakby wymioty determinowały płeć dziecka z niepotwierdzonej jeszcze ciąży. To pewnie chłopca nosisz pod sercem. Nie lecimy zatem? O nie, lecimy to nie zaszkodzi, zwłaszcza teraz. Ta klinika jest jedną z najlepszych na świecie i niejednej kobiecie z naszej rodziny pomogła sprowadzić na ten świat zdrowe dzieci. Mnie nawet uratowali w niej życie wszystko już gotowe. Jak tylko poczujesz się, lepiej ruszamy. Dwie godziny później teściowa i synowa w asyście sekretarza i piątki służących były w drodze do Genewy. W tamtejszej prywatnej klinice ginekologiczno-położniczej, mającej niebywałe osiągnięcia w dziedzinie leczenia bezpłodności, Safa oczekiwała potwierdzenia swoich przypuszczeń co do ciąży synowej. Zwłaszcza, że ta nie przestawała wymiotować, a lot zniosła nadzwyczaj ciężko. Szejka Safa po ludzku współczuła biednej, nękanej nudnościami dziewczyni, ale w duchu nie posiadała się z radości. Ona, doświadczona macierzyństwem, matka sześciorga dzieci, doskonale wiedziała, co oznaczają wymioty u kobiety, która stara się o potomstwo. Niestety, czasami wymioty oznaczają po prostu zatrucie i nie mają nic wspólnego z ciążą. Lekarze z Genewskiego Szpitala wykluczyli ją już podczas rutynowej wizyty. No cóż, jesteśmy w punkcie zero, stwierdziła Safa. W końcu przyleciałyśmy tu po to, by pomóc ci zajść w ciążę, a nie ją potwierdzić. W jej głosie dało się wyczuć nutkę zawodu, ale maskowała ją determinacja. Husna też była rozczarowana. Choć nudności nie są najprzyjemniejszą perspektywą, miała nadzieję, że oznaczają one koniec starania się o dziecko. Na szczęście była jeszcze szansa, by to odwrócić. Jej teściowa robiła wszystko, by wesprzeć ją w trudnych chwilach. Kózna została na noc w szpitalu, a Safa zameldowała się w pobliskim luksusowym hotelu. Zanim jednak opuściła klinikę, spotkała się z lekarzem, pod którego opieką zostawiła swoją synową, a wraz z nią nadzieję na wyczekiwanego wnuka. Doktor Elsinger był wysokiej klasy specjalistą, który doświadczenie zdobywał w renomowanych klinikach na całym świecie. W Arabii Saudyjskiej też spędził jakiś czas, ściągnięty do królestwa przez jednego z książąt z rodu Al Saudów, walczącego z bezpłodnością swojej żony. Zrobimy, co w naszej mocy. Zapewnił szejkę Safę, gdy ta od progu niemal na jednym tchu wyłożyła mu niepokojącą sytuację młodych. Rozumiem, że mąż, to znaczy pani syn, towarzyszy wam w podróży. On również powinien się przebadać. Ależ nie ma takiej potrzeby. Zapewniam panią, że jest. Kłopoty z zajściem w ciążę mogą być spowodowane problemami zdrowotnymi po obu stronach. Syn również powinien się przebadać. Sawa była wyraźnie zbita z tropu stanowczością lekarza. Nie ma go tu z nami, ale mogę zapewnić, że mój syn nie ma żadnych deficytów zdrowotnych. Niestety lekarze nie mogą się opierać na zapewnieniach pacjentów. Ale skoro go z wami nie mam, przebadamy pani synową, a potem, jeśli okaże się to konieczne, zaprosimy również syna. Dobrze, panie doktorze, chociaż mogę pana zapewnić, że Rachim ma olbrzymie powodzenie wśród kobiet. Nie wątpię, ale proszę mi wierzyć, że powodzenie nie ma tu nic do rzeczy. Uśmiechnął się lekarz, kończąc rozmowę. Szejka Safa zaczęła zbierać się do wyjścia, ale w drzwiach zatrzymała się i zwróciła się z ostatnią tego dnia prośbą do doktora Elzingera. Doktorze, proszę nie ujawniać wyników badań mojej synowej, jakiekolwiek by były. No ona ma prawo wiedzieć, zaprotestował. To nieetyczne. Proszę o to, bo nie chcę, by się załamała. No rozumiem, ale przecież wyniki mogą być optymistyczne. Doktorze, proszę. Nasza rodzina korzysta z usług waszej kliniki od wielu lat i zawsze mogliśmy liczyć na waszą pomoc. Szejka powiedziała to tak, że było jasne, iż nie o pomoc w zachodzeniu w ciąży jej chodzi, ale o utrzymanie wyników badań w tajemnicy, jakiekolwiek by były. Saudowie byli hojnymi sponsorami kliniki. Dzięki nim placówka mogła nie tylko pomagać rodzicom doświadczonym bezpłodnością, ale i prowadzić bardzo drogie badania kliniczne, które umożliwiały opracowywanie przełomowych metod. Nadepnięcie na odcisk któremukolwiek z członków rodu mogłoby zakręcić finansowy kurek. Doktor Elzinger, który zdawał się być człowiekiem o wysokiej moralności, szlachetnym i oddanym swej pasji zważył, co tak naprawdę jest gorsze – Przedstawienie wyników badań zatroskanej teściowej i nieujawnianie ich bez jej zgody pacjentce, czy zniweczenie szans na nowoczesne metody leczenia bezpłodności, na które liczą tysiące rodziców? Wybór był prosty. Rozumiem, dobrze. Wyniki testów będą znane jutro późnym popołudniem. Mogę panią zapewnić, że nikt nie ujrzy ich przed panią. Doskonale. Wiedziałam, że to najlepsza klinika na świecie. Staramy się powiedział lekarz, żegnając saudyjskiego gościa z lekkim kacem moralnym.